Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu. Dzisiaj chciałbym przetestować taką oto antenkę, która zrobiła się bardzo popularna. Co ona jest warta? Pewnie niewiele, to po konstrukcji można się tego spodziewać, ale chciałbym przeprowadzić pewne testy. Od razu zaznaczę, że ten materiał w tej chwili, co mówię, już nagrałem po tych testach tak naprawdę. Troszeczkę te testy się nie udały ze względu na warunki zarówno pogodowe, gdzie troszeczkę za bardzo tam wiatr uderzał w mikrofon, trochę też ze względu na miejsce, bo nie mogłem znaleźć sygnałów, które można byłoby tak do końca naprawdę porównać. Niemniej jednak to, co udało się tam zawrzeć w tym materiale, no w zupełności pokazuje, co ta antena jest warta na przynajmniej kilku częstotliwościach i myślę, że taki krótki, poglądowy film z tego testu chętnie zobaczycie i wyciągniecie wnioski, czy taką antenę warto kupować, czy nie. Na końcu filmu jeszcze zrobię pomiary poprzez VNA, żeby zobaczyć, jak ta antena zachowuje się na różnych częstotliwościach, co VNA pokaże. Także zapraszam do tego krótkiego materiału. Ten test będzie troszkę taki marny, zwłaszcza na VHF-ie, bo niewiele odbieram tutaj, jeśli chodzi o te miejsce, gdzie jestem, z anteny ręcznej. Oddalony tutaj od miast i nie mam takiego źródła sygnału, który byłby stały. W tej chwili mam nadzieję, że to słychać. To jest kanał kontrolny trunkingu. To jest jedyna rzecz, którą tutaj na stałe odbieram. Odbierany jest z anteny zwykłej prętowej, żadnej innej nie słychać. Na wskaźniku są 4S-y. I zmieniam teraz na wiadomo, którą antenę. Na wskaźniku nic się nie pojawiło i praktycznie nic nie słychać. Może jakąś stację radiową. Która byłaby słabsza. Przyjechał i wiadomo, że zostawi jakiś grosz, będąc na przykład zabranym ze swojego hotelu i na przykład... No to słabe będzie porównanie. Jak Karachi. No ale nawet tu widać. Na dzień dwa. To jest potężne źródło pieniędzy. Więc z jednej strony mamy taki wskaźniku jest, ale z drugiej 1S strony do... mamy i tych żyjących na północy. To 7-8. Żyją w wielkich miastach. Często na terenach półpustynnych, pasztun. Przy zwykłym pręcie. I przy Hunzie chciałbym się troszeczkę cały czas zatrzymać jest na moment, jeśli pozwolisz. Full. Ponieważ Hunza to także jest... Tutaj widać różnicę kolosalną. I teraz taką najważniejszą próbę, bo zakładam, że ta antena pewnie miała być na troszkę niższe częstotliwości. Czyli przejdę w tryb AM. Zobaczymy, co tutaj w tym radiu uda się odebrać. Mamy stację na 5900. Rozłożymy pręta na maksymalnie. No dosyć słabo tą stację słychać. To zobaczmy, czy będzie lepiej na tej antenie, na to pasmo przewidzianej teoretycznie. Nic nie słyszymy. To jeszcze może znajdźmy jakąś inną częstotliwość. I tu od razu słyszycie, że już odbiór jest. Już
jakąś mocniejszą stację. Pasmo 7 mega w tej chwili, mam nadzieję, że to w ogóle widać. Ja niestety w słońcu nie jestem w stanie tego stwierdzić. No to mamy radary. Tu jakiś RTTY, ale chciałbym jakąś emisję AM-ową złapać. Radia cyfrowe były. No i tu mamy ładną stację na full. Złożę. Pręta złożyłem. Sygnał się waha. No i teraz przypnijmy tą. No i praktycznie słychać gorzej niż na kilkunastu centymetrach pręta. Czyli ta antena w tych takich szybkich tutaj testach wykazuje, że właściwie ona nic nie odbiera na żadnym paśmie. W przypadku fal krótkich no to jest już gorsza niż te 40 parę centymetrów zwykłego drutu. Który tutaj bardzo ładnie odbiera. Zwłaszcza wyżej, do tej chwili, o tej porze tu lepiej idzie. Być może na długich, średnich falach, cokolwiek by to odebrało. Nie mam tutaj takiego urządzenia, które bym mógł podpiąć. Widzicie, słyszycie, nic tutaj na tej antenie nie ma. No to właściwie to nie wiadomo, co to jest. Powiem wam, że zrobiłem takie testy w innym miejscu, o innej porze, na tych falach trochę dłuższych i na niższych częstotliwościach, ale no niewiele się to zmieniło. Także taki króciutki teścik tutaj w niekorzystnych warunkach, ale już nawet on pokazuje, że ta cewka, która tu jest wytrawiona z dwóch stron, właściwie do niczego się nie nadaje. Kawałek pręta jest dużo lepszy niż był silny sygnał. No, przy bardzo silnych sygnałach coś nam odbierze, no ale to nie o to chodzi, bo to samo zrobimy na, no, lepszy odbiór mamy na takich kilkunastu centymetrach, więc no to coś nie nadaje się do niczego, zresztą nie jest to tylko moja opinia chyba, widziałem już też, że wiele osób bawiło się tym i to samo potwierdza. Ja jeszcze jak wrócę do siebie, wrzucę tą antenę na VNA i zobaczymy, co nam to pokaże. No pewnie jakieś głupoty, no bo tak naprawdę to no to jest cewka w jakimś dziwnym układzie, a to jest takie nie wiadomo co. Także nie za bardzo chyba do czegokolwiek możemy to wykorzystać. Nadaje się to ogólnie do śmieci i nie warto takiego badziewia w ogóle kupować. Także ja tu się zwijam z pleneru i idę podłączyć to do analizatora. Jesteśmy już po testach w terenie. Usłyszeliście, jak na pewnych częstotliwościach słychać sygnały odbierane przez tą antenę. No wyszło, że ta konstrukcja anteny, czyli można powiedzieć tak naprawdę, że dwie przypadkowe cewki wytrawione po przeciwnych stronach płytki, podłączone, zwarte ze sobą, podłączone do gniazdka SMA, no niewiele dają i nie sprawują się jak o antena zbyt dobrze.
No i to jest normalne akurat. Natomiast teraz jeszcze chcę tutaj podłączyć to do VNA i pokazać, zrobimy jeszcze większe zbliżenie, pokazać jak wygląda pomiar tej anteny. VNA jest skalibrowane, płaszczyzna pomiaru jest na gniazdku tutaj, żeby nie podłączać żadnego kabla. Ja szybciutko podłączę antenę. Częstotliwość jest od 50 kHz ustawiona, czyli minimum VNA do 200 MHz. Także nie jest poza pasmem tutaj mierzone, bo no, antena podaje, że jest 181 MHz. No i tu widzicie pomiar. Jak widać, no, zachowuje się to mniej więcej tak jak cewka właśnie. Są jakieś minima, które przejrzymy, gdzie one. Jak dołożyłem rękę, no to widzicie. Zaburzyłem pracę tej cewki, czyli normalne zjawisko. Jak odsunę, nic się nie zmienia, bo leży na niemetalowym, nieżelaznym tutaj materiale. Blat jest drewniany, więc nic nie wpływa. No i takie 198, 175, takie rezonanse, nazwijmy to, aczkolwiek to nie do końca te słowo tutaj pasuje, 150. No jak widzicie, no za dużo mówić. Nie należało się spodziewać, że tu będzie jakiś SWR na poziomie 1 w całym paśmie, czy zbliżonym, no bo tak to nie funkcjonuje, więc nie ma szans, żeby coś takiego było możliwe. Więc sam ten pomiar no, pokazał po prostu parametry tej cewki w tym układzie. No jakby na to nie patrzeć, to coś hucznie nazywane anteną, anteną praktycznie nie jest. No oczywiście w znaczeniu takim, że kawałek jakiegokolwiek przewodnika jest anteną i może za nią pracować. Oczywiście jest to słuszne, bo jak słyszeliście, coś to odbiera. Natomiast no, podawanie tutaj takiego zakresu jest kompletnie bez sensu. Do niczego to nie odzwierciedla. Skuteczność tej cewki jako elementu odbiorczego jest gorsza niż kawałek drutu. Też to słyszeliście na filmie, zwłaszcza na falach krótkich, bo zakładałem, że to na niższe częstotliwości może będzie lepiej chodziło. Nie wiem, być może na częstotliwościach, tam gdzie pracuje stacja SAQ, czyli 17 kHz, ona się wtedy bardziej sprawdzi i tam coś odbierze. Takich testów nie robiłem. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, że w tym paśmie to kawałek drutu zapewni Wam lepszy odbiór niż to nazywane anteną, także uważam, że szkoda na to pieniędzy. Jako całość można to praktycznie wyrzucić do śmieci. To tyle w tym krótkim filmie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, subskrybowania kanału, zadawania pytań poprzez Instagrama, Facebooka, Messengera, na których jestem dostępny i można się ze mną skontaktować. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.